Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze FlightGear. A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się stricte programowaniem we FlightGear. Ale nie będę tutaj się porywał na programowanie od razu tutaj w C++ w korze FlightGear, czy też w pisaniu nowych samolotów, ale pomalutku naprawimy sobie drobną rzecz w FG Camera. A przy okazji dajcie znać, czy takie odcinki wam się podobają, czy chcecie tutaj też więcej takich odcinków związanych z programowaniem stricte. A cóż tu sobie zrobimy? Tutaj mamy dodatek FG Camera. Wcześniej zrobiłem już nagranie o FG Camera, o tym dodatku. To był odcinek 37. Możecie sobie też go obejrzeć, jeżeli nie wiecie, czym to jest i jak to w ogóle zainstalować. I tutaj FG Camera ma taki jeszcze pewien błąd związany z menu. No chodzi o to, że FG Camera tutaj sobie dodaje własne menu, tak żeby sobie otworzyć to okienko. I niestety jak damy sobie tutaj reset, zrestartujmy sobie FlightGeara. Ok, no to okazuje się, że to menu jest teraz zdublowane. Gdybyśmy ponownie zrestartowali FlightGeara, to mielibyśmy trzy pozycje FG Camera i tak dalej, i tak dalej. Więc pomyślałem sobie, że naprawię tego drobnego buga, tak żeby pokazywała mi się tylko jedna pozycja w menu. No a też przy okazji pomyślałem, że mógłbym nagrać z tego odcinek taki deweloperski we FlightGear, żeby pokazać trochę, jak się w tym FlightGear programuje. Tu będziemy oczywiście bardziej bazowali teraz na skryptach NASAL, więc zobaczmy to sobie od początku. No i pierwsze co, to musimy mieć konto na GitHubie. No oczywiście, jeżeli korzystamy tutaj z GitHuba, jeżeli kod źródłowy jest na GitHubie, a akurat dla FG Camera kod źródłowy znajduje się w GitHubie. Musimy być zarejestrowani na GitHubie, żeby móc sobie zrobić forka teraz tego repozytorium. Forka, czyli rozwidlenie. Musimy sobie teraz przekopiować cały ten projekt FG Camera do naszego konta, żebyśmy mogli na nim sobie pracować. Więc tutaj sobie klikamy przycisk fork. Ok, i teraz widzimy, że jesteśmy już na moim koncie i tak, mamy ten sam projekt, powiedzmy, zdublowany. I teraz będziemy sobie na nim pracować, więc musimy teraz to sobie pobrać na nasz komputer. Dajemy tu sobie kod i kopiujemy tego URL-a do GitHuba. Tu mamy przycisk kopiuj. No i teraz musimy sobie to, gdzieś to wrzucić na nasz komputer. Ja od razu wrzucę to tam, gdzie trzymam FG Camera, tak żebym nie musiał później tego kopiować. Więc tutaj na Linuxie idę sobie w katalog FGFS. No i tutaj ja trzymam sobie dodatki w katalogu Addons. To jest moje te stare FG Camera, które sobie zainstalowałem pierwotnie. Ja tu sobie na razie zmienię temu nazwę i tutaj sobie sklonuję moje nowe repozytorium, czyli robimy sobie git klon i wklejam wcześniej skopiowanego URL-a. Oczywiście musimy mieć narzędzie git. To co pokazuję, możemy też spokojnie zrobić pod Windowsem, tylko też musimy mieć zainstalowane narzędzie git, żeby tutaj móc operować na repozytorium z gita. Potwierdzamy i tak utworzył mi się nowy katalog. Z tym, że tutaj już jest ten kod źródłowy z mojego repozytorium pobrany i oczywiście jesteśmy też z całą strukturą gita tutaj, więc jest katalog.git, dzięki któremu będziemy mogli sobie robić nowe brancze, będziemy mogli robić sobie commity, czyli wysyłać zmiany, później też i pushować zmiany na serwer, a na końcu zrobimy sobie merge request, czyli nasze zmiany wyślemy do oryginalnego tutaj kodu, czyli na koncie Sławka, tak żeby później Sławek mógł to łatwo zatwierdzić i wprowadzić do swojego kodu. No bo oczywiście chyba cały świat, że tak powiem, cały świat, który tutaj pobiera FG Camera, on oczywiście operuje bardziej tutaj na branchu od Sławka, więc raczej do naszego forka mało kto będzie zaglądał, więc najlepiej później na końcu nasze zmiany wrzucić do oryginalnego tutaj repozytorium Sławka. Dobrze, wróćmy do naszego tutaj, naszej konsoli. No i teraz idziemy do naszego katalogu, który nam się tutaj sklonował, czyli FlightGear Addon FG Camera. I kolejna rzecz, którą najlepiej zrobić, to musimy zrobić sobie osobnego brancha. No tak się przyjęło
Tak jest oczywiście wygodniej programować na osobnych branchach, dlatego że jak implementujemy sobie jakiś jeden osobny feature, to dobrze jest na ten feature sobie przygotować osobny branch i te zmiany, które będziemy wprowadzali, będą tylko dotyczyły tego jednego brancha. Dzięki temu będziemy mogli bardziej równolegle sobie pracować nad różnymi feature'ami, bo będziemy mieli to wszystko rozłożone na osobne brancze, czyli na takie kolejne odgałęzienia od gałęzi głównej, a gałęzią główną jest master w tym przypadku. Jak damy sobie git branch, to ta komenda nam wyświetli wszystkie nasze brancze. W tej chwili mamy tylko jeden master. Ale jeszcze zanim stworzymy własnego brancha, musimy skonfigurować sobie nasze repozytorium w taki sposób, żeby nasz fork mógł bezpośrednio się także aktualizować z repozytorium Sławka. Także jak Sławek wprowadzi jakieś zmiany, to żebyśmy my w naszym forku też mogli łatwo je sobie pobrać. A żeby to zrobić, musimy sobie jeszcze dodać tak zwanego remote'a. Remote'a, który będzie miał adres tutaj repozytorium Sławka. Jak damy sobie komendę git remote, dam jeszcze myślnik vv, czyli verbose, żeby tutaj więcej informacji uzyskać, to w tej chwili widzimy, jakie mamy ustawione remote'y, czyli nasze adresy, z którymi nasze repozytorium będzie się synchronizować. W tej chwili mamy remote, który się nazywa origin, czyli początek, i to jest URL, jak można zauważyć, do mojego repozytorium, a nie Sławka. Czyli jak tu jeszcze sobie wejdę. Tak, to jest repozytorium Sławka, tu jest moje, tak, jest player. Jeżeli tak, tu mamy w adresie playerom, no to widać, że to jest synchronizowane z moim repozytorium. Więc teraz, jeżeli Sławek by wprowadził zmiany, no to moje repozytorium nic by o tych zmianach nie wiedziało. To mógłby być problem w przyszłości, jeżeli planujemy dłużej pracować nad danym tutaj projektem, więc zawczasu dobrze jest to sobie skonfigurować tak, żebyśmy mogli łatwo sobie te zmiany też pobierać. A to oznacza, że musimy sobie dodać teraz drugiego remote'a. Remote'a z adresem Sławka. Więc piszemy sobie taką komendę jak git remote add, czyli dodaj nowego remote'a. Teraz musimy podać nazwę tego remote'a i ta nazwa jest dowolna, ale ja to sobie nazwę upstream. I teraz musimy podać URL-a do tego naszego nowego remote'a i tym URL-em będzie oczywiście teraz URL do repozytorium Sławka, więc skopiujmy to sobie tutaj i wklejmy do konsoli. Także potwierdzamy i sam remote powinien być dodany. Żeby to sprawdzić, piszemy sobie jeszcze raz git remote myślnik vv. Tak, widzimy teraz, że mamy po dwa remote'y ustawione. Jest nasz wcześniejszy origin do naszego repozytorium i upstream ustawiony do repozytorium Sławka. To jest zdublowane dlatego, że tu jeszcze nam pokazuje, że tak, pierwszy służy do pobierania danych tutaj z GitHuba, a drugi do pchania zmiany na GitHuba, czyli z naszego lokalnego komputera do serwera. No ale tutaj te i tak URL się powtarzają. Ok, więc remote'y mamy ustawione. I teraz też dobrze jest naszą gałąź master przekierować w taki sposób, żeby synchronizowała się z tutaj upstreamem, czyli z repozytorium Sławka. Więc zróbmy sobie git branch, dam jeszcze vv, żeby uzyskać więcej informacji. Teraz widzimy nasza gałąź master. Ona jest synchronizowana z naszym branchem origin master. Tak, i z naszym repozytorium, bo mamy origin, a nie upstream. A teraz zmieńmy to sobie, żeby to wskazywało na upstream master, czyli na repozytorium Sławka, a nie nasze. Ok, więc teraz wykonujemy komendę git branch myślnik u od upstream. Podajemy teraz nazwę upstream albo jakąś inną, którą sobie, jak to sobie nazwaliśmy, jeżeli nazwaliśmy to sobie inaczej. I teraz jeszcze łamane i podajemy nazwę brancha tutaj w oryginalnym repozytorium, ale to też jest master, więc dajemy slash master. Co tu mi się za tooltip wyświetla? Dajemy enter. Ok, tutaj nie udało się, ale mamy też podpowiedź, co należy zrobić, tak? Ponieważ dodałem nowy tutaj remote, ale nasz lokalny git nic nie wie o tym remote, bo jeszcze nie pobraliśmy sobie danych z tego repozytorium Sławka. Tu mamy podpowiedź, że musimy jeszcze wywołać komendę git fetch, czyli pobranie danych, więc dajmy git fetch i podajemy skąd? Podajemy upstream. Czyli teraz jakby no ten upstream jest aliasem na tego całego URL-a, nie musimy podawać całego URL-a, dajemy właśnie upstream.
i pobieramy. No, i teraz widzimy dopiero, że tutaj pobrała nam się gałąź master, jako właśnie upstream master. I teraz dopiero możemy wrócić do naszej poprzedniej komendy, czyli na naszym, dla naszego mastera ustawimy sobie upstream na master Sławka. Dobra, czemu to nie działa? Ok, zrobiłem literówkę, tutaj zabrakło mi literki A, więc o, teraz się udało. I żeby to potwierdzić, dajemy git branch -vv i wyświetlimy sobie teraz nasze branche. Mamy nasz branch master i jest teraz przekierowany na upstream master, czyli na oryginalne repozytorium Sławka. No i teraz gdyby tutaj w repozytorium Sławka coś się zmieniło, a my chcielibyśmy pobrać nasze zmiany, wystarczyłoby dać sobie teraz git pull jeszcze z flagą ff only. Git pull pobiera zmiany tak tutaj z serwera do naszego lokalnego repozytorium, a flaga ff only mówi, żeby to szło tak zwanie fast forward, czyli żeby tutaj od razu nasz lokalny git wrzucił wszystkie zmiany bez robienia osobnych commitów. To na razie nie musimy się aż to zagłębiać, dajmy sobie enter. I mamy potwierdzenie, że nic się nie zmieniło. Tak, jest już nasze repozytorium aktualne względem tego, co jest na repozytorium Sławka. Więc teraz zróbmy sobie nowego brancha. Tu użyjemy komendy checkout, git checkout z flagą B, co oznacza zrób nowego brancha i od razu przełącz się na niego jednocześnie. Teraz musimy sobie wymyśleć jakąś nazwę. Nazwa jest dowolna, ale dobrze jest sobie mniej więcej opisać to, co chcemy zrobić. Ja sobie to nazwę na przykład fix menu item. Jesteśmy przełączeni na nowego brancha. Żeby to potwierdzić, możemy dać git branch. Widzimy teraz na zielono jest nasz branch zaznaczony z gwiazdeczką, więc jesteśmy teraz na tym branchu. I tutaj oczywiście też, gdybyśmy chcieli ten branch synchronizować z gałęzią główną Sławka, to tak samo moglibyśmy dodać sobie teraz upstream na tego brancha, ale ja na razie tego nie będę robił, bo myślę, że nie będzie to w tej chwili potrzebne. No więc teraz możemy przejść do wprowadzania zmian, czyli naprawienia tego błędu. Tutaj dobrze mieć jakiś edytor programistyczny, najlepiej. Ja używam Visual Studio Code, dlatego że jest to dosyć takie nowoczesne narzędzie do programowania i jest całkiem dosyć lekkie, więc fajnie się też na nim pracuje. Tutaj sobie dajmy Ctrl H i przejdziemy do katalogu, gdzie ja tu sobie stworzyłem klona z mojego repozytorium, to jest ten katalog i po prostu dajemy OK. Tu jeszcze potwierdzamy, że ufamy. Dobrze, i mamy jakby nasz projekt otworzony. Tu są wszystkie pliki z FG Camera. No i teraz cóż trzeba zrobić? Musimy znaleźć to miejsce, w którym FG Camera dodaje sobie pozycję do menu. Czyli użyjmy wyszukiwarki i poszukajmy coś związanego z menu. FG Most tu raczej chyba nas nie interesuje. Licencja nie, readme nie, manual nie. Tu mamy GUI, to może być to. Tu niestety skrypty NASAL nie są, składnia nie jest jakoś ładnie kolorowana, wszystko jest po prostu na biało, ale dobra. Zobaczmy, co tu mamy. GUI Loader and Handler. Load GUI. Tu mamy menu bar, add child, item, set value, data. Data, tak, to może być to. Tu nam tak wyświetla labelkę FG Camera. Mamy komendę dialog show. FG Camera main, tak, także to będzie to. Czyli po prostu taką komendą jest dodawane menu do FG Camera. Żeby się upewnić, zbadajmy sobie jeszcze tą ścieżkę propertiesów. Do tego celu uruchomię sobie Flight Geara. Dobra, tak, jest pozycja dodana, ale my otwórzmy sobie tutaj debuguj i okienko właściwości, przeglądaj wewnętrzne właściwości. I tutaj sprawdźmy sobie tą ścieżkę sim menu bar default, czyli tu szukamy sim dalej menu bar
Będzie wyżej. Jest menu bar, jest default. Tak, dalej mamy menu 1. Tu pewnie będą już te menu po kolei, tak? Pierwsze to pewnie będzie, tak, file, czyli plik, więc jedyneczka to będzie widok. Tak, jest menu widok. I tu po prostu jest dodawany nowy item, tak? Czyli do tablicy jest dodawany nowy item i to będzie pewnie ten ostatni, 11, tak, jest FG kamera, więc w taki sposób jest tutaj zrobiona struktura menu i w taki sposób tutaj autorzy FG kamera dobierają się do tej struktury i dodają sobie nową pozycję do menu. I niestety poprzez przeładowanie Flight Gear, to co widzieliśmy, ten kod wywołuje się po raz drugi i po raz trzeci, czwarty poprzez kolejne przeładowania Flight Gear. No i stąd mamy zdublowane te pozycje w menu, więc co my tutaj byśmy musieli zrobić? No to musielibyśmy zapobiec dublowania tego, czyli musielibyśmy sprawdzić, czy już pozycja w menu, na przykład o nazwie, o mamy nazwę, fajnie, czy o nazwie FG Camera jest już dodana tutaj w tej strukturze. Jeżeli jest, to znaczy, że już nie musimy jej dodawać, a jeżeli nie jest, no to wtedy dopiero ją dodaj przy pierwszym uruchomieniu Flight Geara. Może jest na to lepszy sposób, ale myślę, że tak możemy to zrobić. No oczywiście dobrze sobie tutaj też to przemyśleć i zorganizować, jak możemy to zrobić. Ja myślę, że najlepiej będzie po prostu zrobić osobną funkcję, która zwróci tylko informację, na przykład true-false, która będzie nam mówiła na true, że menu już istnieje, a na false, że menu nie istnieje. I zrobimy sobie później warunek i pod tym warunkiem dodamy to menu. Na przykład jeżeli nasza funkcja zwróci false, czyli menu nie istnieje, to wtedy dopiero wywołamy tą linijkę kodu. Także zróbmy sobie najpierw naszą funkcję. Tu widzimy, że widzimy w jaki sposób tworzone są funkcje, tak? Bo mamy var, mamy nazwę funkcji, równa się, mamy func od function i w klamrach piszemy tutaj, co ma się w funkcji zadziać. Więc zróbmy sobie kolejną funkcję. Tu mamy kolejne funkcje, więc na dole napiszmy sobie naszą, no nie wiem, będę się tu trzymał może tych komentarzy, że mamy jakieś tam oddzielenie. Dajmy sobie var. Nazwijmy sobie funkcję na przykład isMenuExists, a może menuItem. Exists, ok. A nie tak, przyzwyczajenie z innych języków. Dajemy func, nawiasy i klamry. Otwórz, zamknij i tu między klamrami dajemy enter i będziemy sobie pisali, co tu ma się zadziać. No i jak teraz najlepiej sprawdzić, czy ta pozycja w menu już istnieje? Musielibyśmy najlepiej odwołać się... Ok, moglibyśmy na sztywno odwołać się do item 11 i sprawdzić, czy tam jest FG kamera, ale to nie jest też najlepszy pomysł, bo co jak nie będzie itema 11, bo będzie na przykład, nie wiem, 12, bo ktoś zmodyfikuje jeszcze to menu innym dodatkiem albo coś się zmieni w samym Flight Gearze, więc nie możemy polegać, że to będzie item 11, więc zatem musimy sprawdzić każdy taki item po kolei, wejść do niego, sprawdzić jaki jest name. Jeżeli jest to name FG kamera, no to znaczy, że znaleźliśmy, jest i zwracamy informację, że znaleźliśmy. A jeżeli nie znajdziemy, to zwrócimy false, że nie znaleźliśmy. Dobra, czyli coś takiego zrobimy. A to oznacza, że musimy zrobić pętlę, więc zrobimy sobie pętlę for each. Ok, tu będziemy sobie coś pisali. Ale teraz tak, tu się pisze zmienną, która będzie nam przechowywać jeden item. Dajmy średnik, a teraz piszemy, po czym ta pętla będzie iterować. Czyli musimy podać tego całego noda. Czyli pobierzemy go sobie w ten sposób. A tu jeszcze musimy pobrać, że chodzi o itemy, tak, w tym nodzie, bo w tej chwili dobraliśmy się dotąd, gdzie tutaj to widzimy, do menu 1, ale tu są jeszcze itemy i musimy powiedzieć, że my chcemy chodzić po tych itemach, więc musimy tu jeszcze dać kropkę i zrobić funkcję get children i
children o nazwie item. Czyli teraz to, co zrobiliśmy, to to, że chcemy przeiterować się po wszystkich tych itemach. Czyli zrobiliśmy pętlę, która zwróci nam każdy ten item. I to będzie tutaj w tej zmiennej zapamiętany tej, a, ten item. Tutaj jest ważne, że nie podajemy już tych cyferek, dlatego że my, nas nie obchodzi, jaka to będzie cyferka. Nas tylko obchodzi, że to się nazywa item. A że to jest pętla, że to jest tablica, to o, ta metoda zwróci nam całą tą tablicę wszystkich itemów i będzie po kolei po tych itemach, że tak powiem, chodzić i zwracać nam po kolei każdy taki item. I co zrobić z takim pojedynczym itemem, to sobie napiszemy tutaj w środku tego, tej pętli for each. A co musimy zrobić? Musimy sprawdzić, co siedzi wewnątrz tego itema. Na przykład wewnątrz każdego itema powinien siedzieć name, przypisaną jakąś nazwą. Więc musimy sobie takiego name'a pobrać. Więc zróbmy sobie nową zmienną var, nazwijmy to sobie name. I w tej zmiennej będziemy pobierali tego name'a, więc dajmy sobie, że po, że z itema musimy tego name'a pobrać, więc dajemy item.get tutaj chyba child, tak, get child name, name, tak, bo chodzi o to, że ten node item ma w sobie jeszcze dziecko name, czyli zawiera się w nim name, no bo tak jest, tak, name zawiera się właśnie w item. No i w tej chwili name zawiera nam nazwę. I teraz musimy sprawdzić, co to jest za nazwa, więc musimy zrobić warunek if. Dajmy, że name, jeżeli name równa się, i tu na przykład będzie to ten name, który używa FG Camera, więc skopiuję go sobie. A, tylko tutaj jeszcze jedna poprawka, że name to jeszcze nie jest wartość, to jest obiekt i z niego musimy wyciągnąć wartość poprzez metodę get value. Dobrze, czyli teraz name, get value, pobierz wartość tego name'a. Jeżeli to się równa FG Camera, to zwrócimy true. Tak, czyli znaleźliśmy menu o nazwie FG Camera, a jeżeli nie, to, to na samym końcu, czyli jak wyjdziemy już z tej pętli, bo sprawdzimy wszystkie itemy, wyjdziemy z pętli, to musimy zwrócić false. Return false. Tutaj jeszcze proponuję zrobić dodatkowe sprawdzenie, bo co się stanie, jeżeli w item nie będzie name'a? Nie powinno tak być, bo możliwe, że w każdym itemie jest name. Ale tak na wszelki wypadek dobrze było się zabezpieczyć, czyli damy jeszcze sprawdzenie, czy name w ogóle istnieje, czyli że jest różny od nil, i damy teraz end i kolejny warunek, czyli pod warunkiem, że name jest różny tutaj nil, czyli null, czyli że jest name, więc jak jest name i name, pobieramy jego wartość, jest FG Camera, to dopiero zwróć true, ok. Dobrze, myślę, że funkcja jest, więc kopiuję jej nazwę sobie i teraz dajmy warunek tutaj, tak? Bo teraz chcemy dodać pozycję nową do menu pod warunkiem, że to menu nie istnieje, więc dajmy ifa z wykrzyknikiem, co oznacza negację, i tutaj weźmy w klamry tą komendę dodającą item do menu. Tak, czyli teraz mamy pod warunkiem, że ta funkcja zwróci false, to dopiero wtedy wykonaj ten kod, czyli dodaj pozycję do menu. I tutaj właśnie ten wykrzyknik mówi, że ta funkcja, jeżeli zwróci false, tak, czyli inny zapis byłby no, taki, że równa się false, tak, to jest to samo. Ale po prostu prościej jest zapisać tutaj wykrzyknik z przodu, czyli to jest, oznacza negację. A jeżeli to zwróci true, no to znaczy, że ten kod w ogóle się nie wykona i w sumie nie musi się wtedy wykonywać, bo to znaczy, że już jest ta pozycja do menu dodana. Dobrze, zapiszmy sobie i przetestujmy, czy to w ogóle zadziała.
Teraz mam pozycję w menu. Reset. Dobrze, jest jedna pozycja w menu. Ale ja temu nie ufam do końca. Lepiej będzie sobie zamknąć symulator i odpalić go na nowo, bo to będzie dobry test, czy rzeczywiście podczas pierwszego uruchomienia też ta pozycja w menu będzie istniała. Więc zobaczmy to sobie. Welcome aboard. Need help. Use help no i właśnie, tutorials. Nie ma tej pozycji w menu. To oznacza, że poszedł jakiś błąd i się nie dodała nasza pozycja. Zamknijmy to, uruchomimy Flight Geara z konsolą. Ja to zrobię tutaj z tej konsoli. Tworzę sobie nowe okno konsoli. Przejdę tam, gdzie mam Flight Geara, tam gdzie trzymam binarkę, więc przejdźmy sobie, mam to w pobrane. Tak, tu mam Flight Gear i tu mam App Image. Uruchommy sobie stąd App Image, będę widział wtedy, co wypluwa mi konsola. O właśnie. Tak, zobaczymy, czy tutaj będą jakieś błędy związane z FG Camera. Jest jeden error, ale to jest FG Traffic. O, jest kolejny error. Welcome aboard. I tak, to jest error z naszego FG Camera. Linia 52. Mamy, że nieznany, tak, niezidentyfikowany symbol false. Czyżby skrypty NASAL nie potrafiły operować na true false? Ciekawe. Linia 52, sprawdźmy to sobie. 52 jest tutaj. Czyli można powiedzieć, że algorytm zadziałał prawidłowo, bo przynajmniej na razie, bo nie znalazł menu item z FG Camera, więc chciał zwrócić false, ale skrypt NASAL nie wie, co to jest false. Aż mnie ciekawi, czy rzeczywiście nigdzie tu nie jest używany false. Jest, ale w XML-ach, a to jest moje wywołanie, dobra. No dobrze, nie wiem dlaczego, nie znam aż na tyle NASAL-a, żeby tutaj tego języka skryptowego, czy on rzeczywiście akceptuje true i false, ale wygląda na to, że nie, więc musimy to zmienić. Zmieńmy to na wartości liczbowe po prostu, myślę, że to już musi działać. Czyli dajmy 1 i tutaj dajmy 0. Co jest adekwatne, że 1 to jest true, czyli coś istnieje, 0 to jest false, czyli też inaczej mówiąc, nie istnieje. Ok, zrestartujmy Flight Geara. Mam nadzieję, że to zapisałem. Właśnie nie. Ok, teraz zapisałem. Zobaczmy teraz, czy będą jakieś błędy. O, uruchamia się. Welcome aboard. Need help. Use chyba nie ma błędów. Dobra. Więc zobaczmy menu. O, menu istnieje. Jedno się dodało. Jeszcze sobie zróbmy printa na właśnie konsolę. O, coś takiego jak to, żebyśmy widzieli na przykład jakiś komunikat od nas. To nam pomaga też w debugowaniu. Możemy dać sobie, że na przykład menu item. Dajmy sobie tą labelkę. O, FG Camera. Already exists. Tak, czyli będziemy mieli taki komunikat potwierdzający, że nasz algorytm rzeczywiście zwrócił tutaj jedynkę, że wszedł tutaj w tą linijkę. I gdy zobaczymy ten komunikat, to znaczy, że rzeczywiście ten skrypt wykrył nam menu FG Camera. Dobra, zapisane. Zrestartujemy jeszcze raz i zobaczmy, co będzie w konsoli. Welcome aboard. Jest. Need help. Use help tutorials. Jest menu item FG Camera Already Exists, więc nasz kod wygląda na to, że zadziałał. Znaczy wykrył, że menu istnieje i proszę bardzo, mamy już tylko jedną pozycję w menu. I czy działa? Działa. Okienko się wciąż otwiera. Więc można chyba powiedzieć, że zrobione.
Ale jeszcze dodajmy sobie taki komentarz, już przygotowałem, żebyśmy też tutaj powiedzieli innym programistom, o co nam tutaj chodziło. Tak, czyli tutaj damy sobie, że tak, prevent to add menu item more than once, czyli powstrzymujemy przed dodaniem menu item do menu więcej niż jeden raz, na przykład podczas przeładowania symulatora poprzez Shift Escape. Taka informacja. I tutaj, co jest na przykład niefajne w naszym kodzie, to to, że używamy sobie nazwy fgcamera. I tu też jest użyta nazwa fgcamera. Nie wiem, na ile to będzie realne, ale mogłoby się zdarzyć, że ktoś chciałby sobie tą nazwę zmienić. I teraz musi pamiętać, że musi tą nazwę zmienić w dwóch miejscach. Albo na przykład zmieni ją tylko tutaj, a nie pomyśli albo nie zauważy, że jest też używana tutaj. I co wtedy? No i wtedy znowu nasz skrypt, tutaj nasza funkcja nie zadziała. Więc dobrze by było sobie zrobić z tego zmienną raz i tylko tam raz podać tą nazwę i użyć ją dwukrotnie w tym miejscu i w tym miejscu. No i wtedy jak ktoś będzie chciał tego użyć, to zobaczy, że wystarczy tylko tutaj zmienić w jednym miejscu i powinno wszędzie działać. Więc jak to zrobimy? Może tu na samej górze, albo tu na dole, po tych tablicach zrobimy sobie nową zmienną var. Nazwa zmiennej dajmy sobie menu item name i skopiujemy sobie tą nazwę. Tak, czyli będzie zdefiniowana w jednym miejscu, a użyjemy to dwa razy, czyli użyjemy ją tutaj i użyjemy ją tutaj. Ale tutaj nie będzie funkcja widziała tej nazwy, bo to już jest inny zakres. Tu jest zakres tej funkcji, a tu jest zakres innej funkcji. I zmienne definiowane w jednej funkcji nie są widoczne w drugiej. I to jest oczywiste i normalne, że tak powiem, w programowaniu, więc musimy tą zmienną przekazać jako parametr funkcji. Możemy to zrobić. Na przykład tutaj wkleimy sobie tą samą nazwę zmiennej, ale też musimy ją przekazać, o tutaj jak tą funkcję wywołujemy, to tak samo tutaj przekazujemy tą zmienną do tej funkcji. I teraz powinno zadziałać. No i jest o tyle lepiej, że teraz jak ktoś chciałby z jakiegoś powodu zmienić nazwę tego menu, to wystarczy, że zrobi to tutaj w jednym miejscu. I nie musi się przejmować i szukać, gdzie to jest jeszcze wywoływane. Dobra, więc zróbmy test. Reset. Konsola. Powinno być, że znalazł. Jest menu item, czyli powinno działać. Jest jedna pozycja. Jeszcze zamknę i uruchomię ponownie dla testu. Czy zadziała też dobrze za pierwszym razem? Za pierwszym uruchomieniem. Czyli teraz nie powinno być komunikatu, że znalazł w konsoli. Tak, i mojego komunikatu już nie ma, a menu też powinno być dodane. Tak, jest dodane. Ok, myślę, że naprawiliśmy to, więc możemy nasze zmiany skomitować i wysłać do repozytorium Sławka. Więc teraz tak, tutaj akurat ten Visual Code jest o tyle fajnym narzędziem, że też jest zintegrowany z Gitem i tutaj mamy tą pozycję i możemy podejrzeć wszystkie zmiany w naszym kodzie, jakie dokonaliśmy. Tu akurat dotyczą tylko tego jednego pliku. Widać też fajnie różnice w naszym kodzie, czyli to jest kod oryginalny, to są nasze zmiany. No i widzimy linijki, w których coś się zmieniło. Tutaj widzimy, że coś dodaliśmy, tu widzimy, że coś zmieniliśmy, tutaj też pododowaliśmy. Ok, i teraz możemy to sobie skomitować najpierw lokalnie, czyli tu możemy się upewnić też, że jesteśmy na naszym branchu, w którym chcemy być, czyli jest to fix menu item, więc jest ok. Teraz jesteśmy w trybie tutaj zmian lokalnych i musimy to przenieść do tak zwanego stage'a, stage changes. Tutaj możemy to zrobić z GUI plusikiem, albo inaczej z Gita robimy komendę
git add. Ale najpierw sobie zobaczymy też o zmiany git status. O, który też nam pokazuje nasze wszystkie zmiany. Tyle, że z konsoli. No i widzimy, że na czerwono mamy, że zmieniliśmy ten plik. Ale jak tutaj jest napisane, że są to zmiany nieprzygotowane do złożenia, czyli tam inaczej mówiąc do skomitowania. I dlatego nam to nawet podpowiada, powinniśmy zrobić sobie git add, żeby to najpierw dodać do tak zwanego stage'a i dopiero stage'a skomitować. Ale ja to sobie zrobię tutaj z tego GUI. Jest to prościej. Robimy sobie tutaj plusika i widzimy teraz, że nasz pliczek przeniósł się do tutaj stage changes. I teraz możemy to skomitować, więc tutaj jeszcze najpierw warto, no warto, wręcz powinniśmy napisać jakiś komentarz, co my tutaj narobiliśmy w tych zmianach. Ja tu może sobie skopiuję, o, może ten fragment. Już mam tu przygotowane. OK, prevent to add menu item more than once. No i teraz możemy to skomitować. Tutaj ja użyję tego przycisku do skomitowania. OK, tutaj mam jeszcze takie powiadomienie, że w naszym lokalnym gicie nie mam skonfigurowanej nazwy użytkownika i maila. No dobrze, dodajmy to, dajmy anuluj. Zróbmy tak, jestem tutaj w moim repozytorium, dajmy sobie git config i to było user name. Jak dam enter, to nie ma żadnego name'a, więc dlatego tutaj powinniśmy sobie to ustawić. Ja dam sobie tą moją ksywkę z GitHuba, to będzie playerom. Ustawię też sobie maila. Dobra. Więc teraz robimy jeszcze raz commit, już tutaj poszło bez problemu. Ale to nie wszystko, tak? Ten commit wykonał się lokalnie tylko na naszym komputerze. Teraz powinniśmy go sobie wysłać do naszego forka na serwer GitHub, czyli na razie o tutaj do, tak, moje konto i mój projekt sforkowany i tutaj sobie wypchamy nasze zmiany, więc a zróbmy to teraz z linkomem. Też można to zrobić tutaj z GUI, bo możemy sobie wybrać o tutajże tego pusha. Ale żeby mieć lepszą kontrolę, co się dzieje, też dobrze jest używać tutaj konsoli. Więc git branch do upewnienia, że jesteśmy tu, gdzie powinniśmy. Na naszym branchu fix menu item dajmy sobie git push. Teraz gdzie? Na origin, czyli na mój branch, a nie na Sławka. I dajemy nazwę brancha tą samą fix menu item. Enter. Tutaj trzeba podać login do gita i hasełko do naszego konta na GitHubie. Nie powiodło się. No nic, spróbujmy jeszcze raz, ale może jednak stąd rzeczywiście. Zobaczmy. Push. OK, tu mamy więcej informacji. Bieżąca gałąź fix nie ma gałęzi nadrzędnej. Czyli git branch. No, wygląda na to, że musimy mu ustawić też upstreama, więc zróbmy to. Git branch myślnik u. Dajmy repozytorium Sławka, czyli upstream master. Zobaczmy teraz git push. No i teraz poszło. OK. Więc to było to. Trzeba było dać upstreama do naszego brancha. Dobrze. Zrobiliśmy to. Teraz tak. Idziemy tutaj. O. I mamy nawet podpowiedź, że tutaj jest nasz nowy branch skomitowany do naszego repozytorium sforkowanego i możemy zrobić teraz pull request do tutaj właśnie projektu oryginalnego. Więc zróbmy to sobie.
Tutaj też widzimy te wszystkie zmiany. Wygląda ok. I klikamy Create Pull Request. Ok, zrobione. No i to wszystko, co powinniśmy zrobić. Teraz też kwestia Sławka, czy tutaj przyjmie też ten nasz pull request, bo też może go odrzucić, tak? To już tam jego wola. Ale naprawiliśmy sobie drobną rzecz i przy okazji pokazałem troszkę, jak się programuje tutaj w tym języku skryptowym Nasal. No i przy okazji zobaczyliśmy sobie troszkę, jak się pracuje tutaj z Gitem. No troszkę z problemami niestety, może nie do końca się dobrze przygotowałem, bo jednak miałem tam po drodze parę rzeczy, ale widzieliście też, jak sobie radzić z problemami. Ok, także to tyle będzie w takim pierwszym deweloperskim odcinku związanym z FlightGear. Może myślę też wraz z poznawaniem tutaj i przeze mnie bardziej tego języka skryptowego Nasal. Może pokaże się więcej takich odcinków. Też sobie tak myślę, że może by napisać jakąś wtyczkę, chociaż jeszcze nie mam też pomysłu jaką, która mogłaby jakieś funkcjonalności we FlightGear rozszerzać, ale może też można by połatać jakieś istniejące albo ewentualnie nawet zabrać się za poprawki pewnych irytujących rzeczy we FlightGear samym, bo na przykład we FlightGear samym też mnie irytuje. Irytują mnie selektory, które wysuwają się do góry i często wychodzą poza ekran i przydałoby się to zrobić tak, na przykład, że jak taki selektor ma wyjść poza ekran, no to żeby jednak przesunąć go trochę w dół tak, żeby był przesunięty do krawędzi ekranu, ale żeby było widać całe to menu, które tam się ma wyświetlić. No jest taka niedogodność, ale myślę, że to już będzie ciężej, bo trzeba będzie dłubać w kodzie źródłowym samego FlightGeara, myślę. Chociaż może nie, może też jest to gdzieś w skryptach Nasal porobione. Ale to zobaczymy. Może też, jeżeli macie jakieś pomysły, co moglibyśmy zaprogramować albo co chcielibyście zobaczyć, jak zaprogramować, to no zobaczymy, tak? Dajcie pomysły, ja też pomyślę. Też nie jestem tutaj aż tak dobrze zaznajomiony w skryptach Nasal, ale myślę, że mógłbym też w tym kierunku coś porobić. Także dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Cześć Wam.